Dzień dobry. Ostatnio nie było opowieści o moich książkach, które czytałam, ponieważ mało czytałam, a walczyłam z niegodziwcami, z grupą ludzi, którzy wyciągają pieniądze z instytucji państwowych i żerują na nieszczęściu innych. Jak weszłam do poszczególnych pokoi, to zobaczyłam obraz taki, który mną wstrząsnął, który do dzisiaj nie pozwala mi spokojnie o tym myśleć, ponieważ 22 osoby, które są z wielkimi schorzeniami, które uciekły z Ukrainy, które uciekły od bombardowań, które są poszkodowane i szukały w Polsce swojego domu, znalazły się prawie jak w obozie. Pani Elu, kiedy Państwo tutaj przyjechali i skąd? Przyjechałam z Ukrainy, ze Sycylii 11 maja. I gdzie Pani trafiła wtedy? Na pewno nie tutaj 11 maja. Na początek bym przyjechała do ulicy Sowińskiego. Tak? Tak, mieszkała 3 dni, później pojechała do hotelu i mieszkała jeszcze 8 dni. I dalej tutaj mieszkam. A tutaj teraz, tak. Kto Państwa tutaj przywiózł? W jaki sposób Państwo się tutaj znaleźliście? Przyjechała od fundacji Lend a Hand. Kto przyjechał? Pan Piotr czy pan? Przyjechał tak, pan Piotr. Piotr Nowak. Tak, tak. I co Państwo obiecał, jak Państwa tutaj przywoził? No dobrze, warunki, mieszkania, jedzenia, rehabilitację, opiekuństwo, takie. A w tym pokoju jest rodzina, 5 osób plus jedna ja sama. Jedną osobą to jest mama, ona ma neurologiczne zachorowanie, tak? Taka sama to jest syn, taka sama ma neurologiczne zachorowanie. Tak, ale syn nie wstaje z łóżka, a pani... Nie wstaje, to je, no, nie wiem jak to po polsku, z dopomogą, tak, wstaje do wózka. I wózkiem się przemieszcza. Taka sama mieszka tutaj jego siostra i dwoje dzieci, 10 i 11 lat. Dobrze, a jak ze środkami higienicznymi? Chodzi o mycie, o jakie są możliwości, o wodę, o prysznic? Mama w piwnicy, a prysznic? Czyli pani nie jest w stanie z tego prysznica korzystać? Z dopomogą, tak. Z dopomogą, no nie ma, tak. Ale tam trzeba zejść po schodach, trzeba przejść przez próg. No to ja nie ma warunków odpowiedzi. No nie ma, tak. To jak daję dwie osoby, dopomogę dwóch osób, tak. Ja też padłam ofiarą tej grupy, ponieważ sprzedałam im budynek, sprzedałam nieruchomość, miałam podpisaną umowę przedwstępną, a nielegalnie wprowadzono do tego budynku 22 osoby niepełnosprawne z Ukrainy w warunkach urągających wszelkim normom społecznym w XXI wieku. Dlaczego oszukiwali? Dlatego, że mieli zapewnić osobom niepełnosprawnym, za które PFRON i instytucje państwowe płacą i przeznaczają środki na dobre zakwaterowanie, rehabilitację i wyżywienie. A tutaj budynek nie jest przystosowany, żeby taka ilość, w ogóle żeby osoby niepełnosprawne mogły w takim budynku przebywać. Oprócz tego racje żywnościowe były naprawdę poniżej krytyki i dostawali ci ludzie tylko to, co ta organizacja Lend a Hand zdołała gdzieś zebrać i zdobyć, i jeszcze to wydzielała jako racje żywnościowe. Oprócz tego nie było żadnej rehabilitacji, żadnej. I to jest oszustwo, ponieważ
osoby, które tutaj były przywożone, miały obiecane, że jadą do centrum rehabilitacji, do centrum dla osób niepełnosprawnych, a to po prostu nic nie zostało spełnione. Chodziło tylko o otrzymanie środków z urzędów państwowych. 1, 2, 3, 4, a tam nikogo nie. Tam nikogo nie. A skażycie, skolko dni wy zdeś żyjecie? 6 недель. 40 дней уже мы здесь. Да. Месяц. Да. А кто вас здесь привез? Петр Новак. Петр Новак. Что он вам сказал, что здесь будет? Реабилитационный центр, здесь будут врачи, здесь будет вам, здесь будет хорошо. Но есть хорошо? Nie, 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 nie,
Нет. Ничего не было. А до кушания что вы получали? Сначала ничего, наверное. Сначала привозили из кухни еду. Сколько дней привозили из кухни? Позже. 10 дней. 10 Когда дней. Я уже была, то продукты кончились. Не привозили нам сюда ничего, понимаете? 10 дней оттуда. Несколько раз было. Несколько раз было. Вот они, конечно, не было ничего. Не muszę dodawać, że nikt tego budynku nie kupił, że nie została ta umowa dalej zrealizowana, a w instytucji, o której powiadali, że dostaną środki na centrum rehabilitacji i że ten budynek będzie w przyszłości przystosowany do takiego przyjmowania osób niepełnosprawnych, otrzymałam odpowiedź, że nie ma takiej możliwości, żeby instytucje państwowe dawały pieniądze na zakup nieruchomości. Od instytucji państwowych można dostać tylko środki na zapewnienie tym osobom godziwych warunków życia. Pan Piotr wam dawał coś kuszać? Pan Piotr dawał, no очень mało. Очень мало. На неделю, на 7 человек тогда было, 7 человек, очень мало. 2 банки тушенки, 2 банки паштет, килограмм макарон, килограмм каши, килограмм сахара раз в месяц. И как? Как жить? Да, я спросила у Володи, Вова там еще, он привез. Я спросила, а где хлеб, овощи? Картошка, там морковка, ну, чтобы сварить. Не знаю, мне что дали, я то привез. Спойжите, как выглядали warunki для osób niepełnosprawnych, за które PFRON и Urząd Miejski płacą dosyć spore pieniądze tej grupie po to, żeby te osoby miały rehabilitację, żeby miały wyżywienie, żeby miały dach nad głową. I ta grupa to są 3 osoby. To jest jeden pan Piotr, który zmienia się jak kameleon i potrafi być miły, uprzejmy, a również bardzo brutalny. Jest oprócz tego jedna osoba na wózku i niepełnosprawna oraz 3 żona pana, który jest na wózku inwalidzkim. Nie wiem, dlaczego osoba, która też ma problemy ze zdrowiem, potrafi taką gehennę stworzyć dla innych osób, które uciekły przed wojną. Ja rozmawiałam z różnymi urzędami. I ani w środę przyszła pani MOPR, pani Monika. W
среду одна. Потом в четверг много людей пришло, они писали бумаги. Писали, да? Да, мужчина, женщина. Так, да. Они ждают для вас добрый дом, да, но сегодня суббота, да? Вчера никого не было. Не было. И вы ничего не получили? Не получили, нет. А пятница, четверг они были. Ani czwartek, ani piątnicę, ani sobotę wy niczego nie pouczyli. Nie. Nikogo nie, nikt niczego wam nie pomogał. Nie żadnej pomocy, da? Żadnej pomocy nie ma. W tym czasie również musiałam walczyć z urzędnikami, z firmami i instytucjami, które są stworzone do tego, aby pomóc tym osobom niepełnosprawnym, które mają obowiązek zapewnić im dobre i godziwe warunki, a każdy od siebie odsuwał problem, każdy nie chciał pracować, brak empatii, zrozumienia i powiedziane, to nie ja, to nie my, proszę szukać dalej, to nie nasz problem. W rezultacie udało nam się znaleźć jakieś możliwości, żeby te osoby były w innych warunkach, ale przechodziłam przez całą barierę różnego rodzaju spraw i potknięć. I kiedy przyjechali do Szczecina, myśleli, że tutaj będzie centrum rehabilitacyjny i ja otrzymam lekowania. No nic nie otrzymała i jak chcę chodzić, ja mogę chodzić. Ja jeszcze młoda. Ja chcę pracować, chcę zostać w Polsce. To tak. Rehabilitacja może pani dać? I rehabilitacja może mnie dać. Że będę chodzić. Że będę chodzić, tak. Dziękuję bardzo. Ostrzegam, jeżeli ktoś trafi na tą grupę ludzi, którzy pod płaszczykiem pomocy innym, którzy udają, że są wspaniałymi filantropami, a tak naprawdę tylko liczy się kasa i wyciągnięcie pieniędzy z państwowych instytucji. Dziękuję.